Cześć kochani, witajcie w kolejnej Szumi Bajce. Dzisiaj mam dla Was aż 5 książek. Są to książki wydawnictwa HarperKids i wszystkie są z jednej serii. Czytam sobie. To są nowe książeczki, ale ta seria nie jest nowa. Ma ona na swoim koncie już ponad 100 tytułów, więc jest w czym wybierać. To są książki specjalnie przygotowane do nauki czytania. To jest taka cała właśnie seria książeczek. Książki podzielone są na trzy poziomy. Z tyłu książki znajdziecie informacje właśnie na temat tych trzech poziomów. Idąc z poziomu na poziom, zwiększa nam się ilość wyrazów, ilość zdań. W zależności od tego, na jakim poziomie czytania jest Wasze dziecko, to możecie dostosować poziom książek. Z przodu ten poziom jest zaznaczony tutaj. Jak widzicie, o tutaj jest poziom trzeci i poziom drugi. Również jak zobaczycie grubość książek, to może powinnam zrobić tak. To książka, która jest w poziomie pierwszym, jest oczywiście najcieńsza. Tutaj jest też najmniej właśnie tekstu, no a książka na poziomie trzecim jest, jak widzicie, najgrubsza. Jak również też one są zaznaczone tutaj tak fajnie kolorystycznie, te boki, więc od razu jeśli chodzi właśnie o oprawę, to tutaj muszę przyznać, że bardzo fajnie to wygląda. Każda książka jest napisana przez inną osobę, więc nie będę Was tutaj męczyć wszystkimi tymi nazwiskami. Tak samo jeśli chodzi o ilustracje, jak widzicie, to tutaj są inne osoby, więc w zależności od tego, którą książkę wybierzecie, to będzie ona innego autora i z inną troszeczkę grafiką, ale ta grafika, powiem Wam, że jest troszeczkę gdzieś tam spójna ze sobą. Spójna pod tym względem, że jest taka bardzo w sumie delikatna. Te kolory raczej są takie stonowane, wszystko to jest w takiej jednej, można powiedzieć, konwencji. Chociaż no wiadomo, że jeśli te książki są napisane i zilustrowane przez różne osoby, no to graficznie to będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Mi najbardziej chyba graficznie, akurat jeśli chodzi o te nowe pozycje, to podobają się tutaj ilustracje pani Aleksandry Krzanowskiej i ta jeszcze Lema też jest bardzo, bardzo taka fajna pod kątem grafiki. Ta druga książka, Po co wieje wiatr? Aha, ta mi się wydaje, że jest taka po prostu bardzo miła dla oka. Książki te oprócz poziomów podzielone są na cykle. I tutaj z tych nowości mamy dwie książki z cyklu Eko. Mamy jedną książkę z takiego cyklu ogólnego, czytam sobie. Cykl Fakty i jeszcze cykl Legendy. Książki są przeznaczone przede wszystkim dla 5-7-latków. Tak jest gdzieś tam tutaj, chyba nawet na końcu tak jest. I jest podany jest jakby wiek, no ale wiadomo, to wszystko zależy od tak naprawdę rozwoju Waszego dziecka, kiedy tam ten moment na czytanie przyjdzie. Jak wygląda książka w środku, już Wam pokazuję. Na początku każdej książki jest taka wstawka od autorów, jest informacja o autorze, jest informacja o osobie, która zilustrowała tę książkę. W środku znajdują się książeczki z możliwością zaznaczenia, którą książeczkę przeczytaliśmy już. Na końcu również znajdują się te książeczki. Jak widzicie, na kolejnej stronie mamy większość, jeśli chodzi o poziom pierwszy, to mamy większość obrazka, na dole mamy tekst. Tekst jest bardzo duży, bardzo czytelny. Najtakie trudniejsze słowo jest zawsze na każdej stronie tutaj w ramce. Bardzo podoba mi się to, że można sobie zawsze o tak zrobić zakładkę tutaj. To jest bardzo przydatne przy czytaniu. Na końcu znajdują się jeszcze naklejki. Wszystkie z tego, co patrzyłam, są bardzo takie pozytywne. Jestem radosny, jestem super, więc takie naprawdę bardzo mega pozytywne. Na końcu jeszcze są zadania, które możemy wykonać, jak przeczytaliśmy cały materiał.
i możemy sprawdzić, czy wszystko było przeczytane ze zrozumieniem. Jeśli chodzi o poziom drugi, tutaj jak widzicie, tego tekstu jest troszeczkę więcej. Tutaj już mamy 4 linijki tekstu na każdej stronie. Słowa też, zobaczcie, są dużo bardziej skomplikowane, dużo więcej jest sylab tutaj w danym słowie. Jeśli chodzi o poziom trzeci, to tutaj tego tekstu jest znacznie więcej w stosunku do obrazków, praktycznie nawet czasami kilka stron pojawia się z samym tekstem. My z tej serii mamy kilka książeczek, na przykład dla Dobranocka dla Batmana. I pokazuję Wam specjalnie tę akurat książeczkę dodatkowo, żeby pokazać, że tych książek czytam sobie, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i są tak różnorodne tematycznie, że wydaje mi się, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie, Wy rodzice znajdziecie coś dla Waszych dzieci, co je naprawdę tylko zachęci i oczaruje, żeby czytać, żeby uczyć się samemu czytać. Na zakończenie moja Lili Wam przeczyta jedno zdanie, zobaczycie jak to wychodzi w praktyce. Moja 5-latka dopiero uczy się czytania, dlatego też rozpoczynamy od poziomu pierwszego, ale mam nadzieję, że bardzo szybko przejdziemy do kolejnych poziomów, bo ona już bardzo by chciała dowiedzieć się, co jest w kolejnych książkach, a ja nie zamierzam jej tego zdradzać. I ja z Wami się żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Pa! O, B, A, D, J, E, G. O, D, E. B, A, B, le, o, lo, i, ny, ba, lo, ny, balony. Mhm, balon. Podaję balon. Komu podaję ten balon? Jo, o, jo, le, i, li. Jo, jo, li, noli, joli, taka dziewczynka, Jola, może być takie imię? Tak, jeszcze czytałam. Fajna ta książka? Tak.